Dzień dobry. Ja już wspominałem w swoich poprzednich filmikach o Natalii Maliszewskiej, ale myślę, że naprawdę należy jej się osobny filmik. Natalia Maliszewska po zawodach w Aumatach utrzymała prowadzenie w Pucharze Świata. Dotychczas w zawodach zajęła miejsce pierwsze w Calgary, potem miejsce kolejne zwycięstwo w Salt Lake City, natomiast na 500 metrów w Aumatach zajęła miejsce trzecie, co pozwoliło jej na to, że na 500 metrów nadal prowadzi w Pucharze Świata w short tracku i ma szansę dołączyć do takiego grona w polskim sporcie jak Adam Małysz, Kamil Stoch, Justyna Kowalczyk, Zbigniew Budka. Pamiętajmy też, że każdy z tych, których wymieniłem, każdy z tych zawodników, naszych sportowców zimowych jest multimedalistą olimpijskim i miejmy nadzieję, że Natalia Maliszewska obroni ten Puchar Świata, wygra ten Puchar Świata i dołączy do grona w przyszłości takich zawodników, których wymieniłem. Co jeszcze czeka w short tracku zawodników i kibiców w tym sezonie? Mistrzostwa Europy już w przyszłym roku, w styczniu w Holandii. Natomiast miały być jeszcze zawody Pucharu Świata w Korei Południowej, natomiast one zostały odwołane. Potem dopiero w lutym są zawody Puchar Świata w Dreźnie i w Turynie, na koniec sezonu są Mistrzostwa Świata w Sofii. No i co? Natalia Maliszewska, myślę, że naprawdę należy jej się wsparcie kibiców, wsparcie, nie jakieś hejtowanie w razie niepowodzeń, dlatego że short track jest to sport, w którym naprawdę trzeba mieć świetną formę, świetną koncentrację, ale także tam się naprawdę dużo rzeczy dzieje, tam naprawdę trzeba mieć także szczęście do tego, żeby zajmować jak najwyższe lokaty, także wspierajmy Natalię Maliszewską. Natalia Maliszewska ma nawet kanał na YouTubie, ma dwa filmiki, jeden filmik 1500 wyświetleń, drugi filmik kilkaset wyświetleń, 62 subskrypcje i myślę, że ja już subskrybuję Natalię Maliszewską i myślę, że taka forma komunikacji też się sprawdzi i też dobrze byłoby, gdyby tych subów było więcej i poczuła nasze wsparcie kibiców. Zobaczymy, co następnym razem, zobaczymy, jak potoczą się dalsze losy tego sezonu. Miejmy nadzieję, że Natalia Maliszewska utrzyma prowadzenie w Pucharze Świata i naprawdę dołączy do wspaniałego grona polskich sportowców zimowych, którym to się udało. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.